na miecze długie, czyli miecze półtora ręczne i walczących tutaj w szrankach rycerzy. W chwili obecnej szykują się dwa turnieje. Dwa turnieje przeprowadzane, można powiedzieć, równolegle. Tak raz będzie walka poważna, raz może trochę mniej. Są to turniej bojowy, pierwszy w Polsce turniej bojowy dla kobiet, więc mamy dziewczyny w zbrojach. I drugi turniej to jest turniej oldboyów, tak zwany, czyli rycerzy emerytów, można by powiedzieć. No, tacy, którzy nie zawsze walczą jeszcze na stal, ale chcieliby chętnie pokazać swoje umiejętności. Rycerze mają swych giermków, tak i dziewczyny walczące w zbrojach, kobiety też mają swój zespół dopingujący. Tu mamy panie, no nie można ich nazwać cheerleaderkami, ale są, tak, to są słom liderki. Słom, no bo słomy mają zamiast pomponów, tak? Pomponów w średniowieczu nie było, a słoma owszem. Tak, oczywiście, nie trzeba. Maja, pochla, świeja! Ło, brawo! Pewnie dlatego, że jedna z zawodniczek ma na imię Maja. I ma full serwis. Brawo. Oj. Już przeszkody, tak. Zapraszam. Dobrze. Przedstawcie, proszę. Przedstawcie się ładnie. Maja Cymińska. Maria Biłas, ale też Mają zwana, więc... Mamy tak, Maja. Maja Olczak. Maja, o, zdziwiony. Kamila Henkelman. O. Emma Dżakic. Brawa dla naszych wspaniałych, walczących kobiet. Będą dzisiaj rywalizować o przecudowne nagrody. Dobrze, dziewczyny. Dziewczyny, nie chcę was wyganiać, ale idźcie pod daszek w cieniu sobie. Jeszcze chwilę odpocznijcie. Podobno faceci szybko kończą, ale tutaj nie możemy sobie poradzić chyba z tą drabinką. Brawo, dziękujemy bardzo. To był oczywiście doping dla jednej z dam. W wolnym tłumaczeniu, jakby ktoś nie zrozumiał, ja ci urwę. I za chwilę wejdzie Maja. Wychodzi, to żaden miecz jej nie szkodzi. Gdy Majka wychodzi, to żaden miecz jej nie szkodzi. Brawo! Tak jak przy walkach mężczyzn, czy poprzednim turnieju, pragnę państwu przypomnieć, że to nie jest tak, że jedna drugiej podprowadziła szminkę czy lakier do paznokci, tak? To są walki sportowe. Walczące gotowe?
Sędziowie. Czas. Ratownicy. Czy publiczność jest gotowa? Dobrze, to doping! Walka! Fight! Gdzie doping, proszę Państwa, gdzie doping dla naszych zawodniczek? Stop. Podziękować sobie. Proszę Państwa, walka techniczna, wyczekiwanie na jakiś błąd, ruch przeciwniczki. Panowie sędziowie. Proszę Państwa, pierwszą walkę wygrywa Emma. Przygotowują się do następnej walki. Biłas i Dżakić przygotowują się do następnej walki. Walczące gotowe? Sędziowie, czas. Walka! Doping. Doping. Stop. Podziękować sobie, panowie sędziowie. Brawa dla walczących, brawa. Tę walkę wygrywa Kamila. Brawo! Proszę Państwa, przyjaźń, prawdziwa sportowa rywalizacja. Walczące gotowe? Are you ready? Sędziowie? Czas. Walka! Fight! Thank you.
co? Wyszła to trwa. Doping. Op! Panowie sędziowie. Dobrze, walkę, już drugą, wygrywa Emma. Walczą Celińska i Henkelman. A przygotowuje się Maja Olczak i Emma Dżakić. Klimatyzacja raz. Mamy, czy jest na sali spec od klimatyzacji? Nawet doktor Queenie. Nawet doktor Queenie. Walczące gotowe. Sędziowie. Czas. Walka. Doping proszę. Stop, stop, stop. Walkę wygrywa Kamila Henkelman, Maja Olczak i Emma Dżakić. Dobra, sędziowie gotowi. Walcząca. Are you ready? Okay. Czas. Walka, fight! Wypadła broń. Dobrze, wypadła. Walka dalej.
Stop, stop, stop. Za chwilę przeramki zapraszam. Miłas i Henkelman. Szanowni Państwo, jednym punktem tę walkę wygrywa Emma! Na następną walkę będę zapraszał panią Olczak i panią Celińską. Gotowe? Sędziowie? Czas. Walka! Stop, stop, stop. Koniec czasu, koniec walki. Kamila! Państwo, ten pan po mojej lewej, podnieś rękę, pokaż się. To jest, bardzo dobrze, będzie słabo. To jest mąż pani Maji Olczak. Brawo, brawo. Ja nie wiem, jak oni załatwiają małżeńskie spory. Powiem tylko, no właśnie, powiem tylko tyle, że tutaj kolega... Pytanie kto kogo? No właśnie, i w co? Że kolega też walczy, żeby nie było, tak? Cały czas walczy, walczy od wielu lat, walczą razem, razem trenują. Jakoś się musi w małżeńskim stadle układać. To może powiedz parę słów, jak to tam u was, co tam u was? Bardzo boli! No, jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Moja żona jest cudowną, piękną kobietą. Jak Wesemu też jest piękna. A, no, przepraszam, bo ja teraz gadu, a one chcą walczyć. To ja już dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy Giermkowi, jednocześnie mężowi tutaj walczącej. Zapraszamy oponentkę. Dobra. Sędziowie gotowi. Dziewczyny gotowe, czas gotowy. Walka! Słomi derki działają. Proszę Państwa, gdzie dobi? Która z pań tutaj siedzących chciałaby założyć zbroję, która waży ze 20 kg i machać taką sztabę. Proszę dopić. Brawo. Do następnej walki przygotowuje się Dżakic i Henkelman. Stop, stop, stop. Dziękuję.
Walkę wygrywa pani Maja Olczak. A do walki przygotowują się panie Maria Biłas i pani Maja Olczak. Sędziowie gotowi. Are you ready? Czas gotowy? Okej. Okay. Walka, fight! Stop, czas, koniec walki. Zapraszam członki panią Maję Olczak i panią Marię Biła. Walczące gotowe, sędziowie gotowi, kibice gotowi, czas gotowy, walka! Pań, która z walczących, które miejsce zajęła, bo walczyły każda z każdą.
Dobrze. Sędziowie gotowi? Gotowi? Już. Walczące gotowe. Moment, moment, moment. Czas. Halo, Gniewko. Porzutka. Dobra, gotów. Uwaga. Walka! Ale ty głośniejszy ten doping, bardzo proszę. Stop, stop, stop. Koniec czasu. Koniec czasu, koniec walk. Już podliczane są punkty. Wygrywa pani Maja Olczak. Z pań, która z walczących, które miejsce zajęła, bo walczyły każda z każdą. Dobrze. Sędziowie gotowi? Gotowi? Już. Walczące gotowe. Moment, moment, moment. Czas. Halo, Gniewko. Porzutka. Dobra, gotów. Uwaga. Walka! Ale ty głośniejszy ten doping, bardzo proszę. Stop, stop, stop. Koniec czasu. Koniec czasu, koniec walk. Już podliczane są punkty. Walkę wygrywa Maryś. I teraz chciałabym tutaj tego pana, który mnie tak dopingował, bo mi stawia flaszkę teraz. Już poszedł? Chciałabym tylko powiedzieć, że reprezentuję Kłodzko, Dolny Śląsk. Jestem bardzo dumna z mojego miasta i z siebie, też jestem bardzo zadowolona, ponieważ walczyłam drugi raz w życiu. Dziękuję bardzo. Mamy już wyniki całego turnieju pań. Prosimy wszystkie uczestniczki tutaj pod lożę. Pora na wyniki. Wszystkim paniom dziękujemy za walkę. Wielkie brawa.
A teraz podium. Trzecie miejsce zajęła Maja Olczak. Oto nagrody. Będzie miała czym bić męża. Brawa. Drugie miejsce zajęła Emma Dżakić. Oto nagrody. Brawo! No i pierwsze miejsce. Największa ilość zwycięstw w turnieju pań. Kamila Henkelman! Dziewczyny, odwróćcie się do publiczności, pokażcie się, żeby was zapamiętano. Jeszcze proszę się nie rozchodzić. Mam tutaj taką prośbę, żeby... Jest taki komunikat, proszę państwa. Nasza Maja, jesteśmy bardzo dumni z niej, bo ona wystąpiła pierwszy raz. Trenuje dopiero od paru miesięcy. Od dwóch miesięcy trenuje. Codziennie tutaj biegała naokoło. Trenuje od dwóch miesięcy dopiero. Zbroję swoją własną odebrała dopiero wczoraj. Tak to cały czas pożyczony. Dlatego jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy. Dobra, to jeszcze powiem parę słów, słuchajcie, bo miałam dokładnie dwie minuty doświadczenia w walce w zbroi, także no naprawdę jestem z siebie bardzo dzisiaj zadowolona, dziękuję wam ogromnie za doping, miałam najlepszą na świecie grupę dopingującą, to jest po prostu pierwsze miejsce. Brawo, brawo. Szanowni państwo, a przed chwilą dowiedziałem się, że to był też pierwszy turniej Emmy! Brawo dla niej! Thank you everyone. This was my first tournament ever. And I'm really happy for a really good fight and enjoy the event. Podziękowała państwu za doping i jest zaczepiście zadowolona. Tak, jasne. Oczywiście. Także paniom już dziękujemy. Turniej dam, turniej kobiet, turniej bojowy dobiegł końca. A teraz proszę się nie rozchodzić. Nie, nie, nie. To nie koniec atrakcji. Proszę państwa, proszę zostać na miejscach. Teraz zobaczycie tych, którzy, no cóż, nie bójmy się tego powiedzieć, którzy tworzyli rycerstwo polskie, którzy tworzą ruch rekonstrukcyjny od wielu, wielu lat. Są już poniekąd na emeryturze, ale zapraszam was tutaj. Old boye. Zapraszam.